Elowina, witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Miles Morales. Dokładnie tak. Pędzimy niesamowicie z tą fabułą. Wow, ale zdjęcie. No, no i to mi się podoba. Poradził mi, żebym dołączył do Undergroundu. Sam nie wiem. Nie mogę zebrać myśli. Zrobię patrol. Uciekinierzy z więzienia napadli na sklep. Kurde, myślałem, że już złapałem wszystkich. Szczęście tu niedaleko. Dobra. Chciałbym się udać do Harlem, bo czytałem sobie... Czytałem sobie... Jak to się nazywa? Zadania. I właśnie, może weźmy sobie jakiś klasyczny strój. Czytałem sobie zadania. End. Jeden w sensie achievementy. Jeden achievement jest taki, żeby tam pójść na kogoś grób w Harlem właśnie. Na cmentarzu w Harlem. Więc to bym chciał sobie zrobić bardzo. Coś się dzieje w tym sklepie. Chyba na. No co? Odegrasz się? Mam rodzinę! Spójrz! Trzymaj ręce na widoku! Przepraszam! Przepraszam! Żadnych... Namówiłem, żeby wiać z miasta! Po prostu wypuść mnie! Pozdrowi się nieprzyjemnie! Żadnej litości! I pozbiega. Tylko ilu jeszcze panoszy się po mieście? Lecimy do Harlem. Kliny się tym zajmą. Czekamy. Dobra, zrobię to. Zadzwonię do Finn i zgłoszę się do Undergroundu. Cześć, Miles. Wszystko gra? Tak. Dlaczego pytasz? O, widziałam wiadomości o wiecu twojej mamy. Nic na mnie jest. Masz może czas na kawę? Mogę znaleźć. Na Edison przy Fisk Tower jest fajna kawiarnia. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Okej, będę tam. Okej. No to będę infiltrować niebezpieczny gang. Super! Yes. Będziesz ze mnie dumny. I mamy achievement. I to nawet ten. Tylko 9,6% graczy odblokowało go. Wow. Naprawdę wow. Dobra. Z tego co wiem... to nic nie wiem. Jakoś... aparatem? Też coś, jakąś naklejką? Nie wiem, dobra. Dobra. Pierw bym chyba dzisiaj wolał się tu poudawać. Gdzieś porobimy sobie te trzy właśnie akcje i no. Spróbujemy po cichu wyeliminować wszystkich. Jedno z tajnych laboratoriów Roxxon. Znaczy, że to będzie. Muszę użyć sieci. Jasne. Tutaj nic. Może w innym. No, to. Hej, mam dobre wieści.
się dostać do systemu Roxxon przez sygnały, które odbiera twój kostium. Nie przestajesz mnie zadziwiać, stary. Robię, co mogę. Daj mi parę minut. Pewnie mogę go zdjąć po cichu. Dobra, w systemie Roxxon jesteś mój. Wiem, gdzie będziemy się nawalać. Ale potrzeba zasilania. Nawalać. Dobra, otwieram drzwi. Hej, znalazłem coś, gdy węszyłem w systemie. To w tym labie odkryli, że Nuform jest szkodliwy dla ludzi. Czy ktoś powiedział, hej, może powinniśmy przemyśleć tę całą akcję z Nuformem? Tak. Rick Mason. A. Dobrze, że zamykamy ten interes. I to w samą porę. Tu wolę wylecieć. Trudno się tu gdzieś ukryć. Ale mam kamuflaż. Noż. Nie da się to powtórzyć? Nie. Dobre. To jeszcze lepsze. O, jadu. Wody mi skaczą. Manewry unikowe! No cholera. Dobra, może tym razem mi się uda po cichu. Spider Cop rusza do akcji. No dobra. To jest
Kolega, mamy rannego! Coś słyszałem. Sprawdzę. Sprawdzaj to. Czekajcie, coś słyszałem. Wiadomka. Właśnie to się nie może powtórzyć. Zostanie ci ślad. Odkłaniam się. Sprawdzam pozycję. Chodź, chodź. Słuchajcie, coś słyszałem. Papa. Zniknął! Zacznijcie szukać wroga! To był czysty spontan. Jeszcze niż myślałem. Ten lab za wszelką cenę. Co musimy zamknąć? Sprawdzam łączność RX-57. Nie odpowiada. Sprawdźcie co u niego. Przyjąłem. Sprawdzam pozycję. Łatwa kampa. Więcej kolegów nie ma, dobra.
Czas się zabawić. To, żeby zostać niezauważonym, zrobimy następnym razem. Zwrot do nowacji. To wszyscy. Czas opróżnić reaktor. Oby nas nie rozstrzeliło. Było blisko. Zawsze będzie do bani. Zasilanie odcięte. Chyba powinieneś spadać. Przez to biuro. Tylko nie zacznij się ruszać, upiorny pancerzu. Co? Może na tym kompie znalazłbym jakieś haki na Roxxon. Pracownicy Roxxon. Dotarły do mnie dziwne plotki, jakoby Nuform pogarszał was stan. Dzięki za pomoc. Walka z Roxxon to nie przelewki. Czy ja wiem? To ulubiona rozrywka undergroundu. Ta. Serio, co by był ze mnie za kumpel, gdybym od czasu do czasu nie pomógł ci wyłączyć reaktora? Dobra, jeszcze dwa nam zostały. Teraz się tu udamy. O tak. O tak, dobra. To dostajemy za ukończ misję. Mamy trop. To dostajemy za... No się nie dowiemy. Też się nie dowiemy, ukończ kampania z misję kocia piżama. Okej. Okay. No i to tylko przez nową grę plus. Przyjaciele, najwidoczniej pan Jameson dowiedział się, że jestem, cytuję jego producenta, wielką fanką Spidermana i chce ze mną debatować. Jameson to doświadczony mówca i znakomity dziennikarz. Nawet jeśli mam rację, nie znaczy to, że z nim wygram. Czasem nie chodzi o prawdę, a o to, kto mówi więcej lub głośniej. Tak czy inaczej, debata się odbędzie. Nie spojrzałabym w lustro, gdybym odpuściła, a może czegoś się dowiemy. To jest właśnie w przyszłym tygodniu wrzucę na bloga zmontowaną wersję debaty z panem Jay wraz z pełną transkrypcją. Do usłyszenia! Kupcie filtry niebieskiego światła, jeśli boli was głowa od patrzenia w ekran. Pa! Dobra.
Mi się tu super świetnie lata po tym mieście, co jak co. Więc no. Chyba nawet lepiej niż w Spider-Manie. I ponoć Spidey 2 ma być tylko na konsolę w dzień premiery. Tylko ma być na PS5. Ale na pewno wierzę, że w ciągu kilku dni chce obrabować ciężarówkę Fisk. Trafi na. Muszę użyć na komputer. Jest. Na dole. Ach, te kryjówki robią. A ja jestem w ich sieci. Widzę to, co ty, plus instalacje w laboratorium. Nieźle. Zróbmy tu porządek. Zobaczmy, co tu mamy. A tam nie zdobyłem skrzyni. Oh no! Powtórz to. No form jest nie to. Słyszymy to. Ganki, otworzysz te drzwi, kiedy je zasilę? Nie ma problemu. To działało? Tak, już otwarte. To miejsce jest zasilane reaktorem Manuform. Muszę go opróżnić. Znajdziesz go na parterze. Idź przed siebie. Widziałeś raport kwartalny? Nie trzymam. Chwila, jakiś hałas. Jaki on ma głos? Tak, naznaczmy sobie wszystkich tu przyjaciół. Się potem niemiło nie rozczarować. To było nie za fajne, że mi się spadło. Uwaga, mamy rannego! Siedź cicho. Leży jak kłoda. O, właśnie. Przetestujmy to. A jednak nie damy rady. O, ale to dobre. No, strzelże tą siecią. Papa. Problemem jest wasz cholerny reaktor. Rozwiązaniem zniszczenie go. Znalazłem mocno ocenzurowane, ale wciąż czytelne pliki. Pewnie nic, co pomogłoby ich zdemaskować? Nie. Coś o testach potwierdzających, że Nuform wybucha w kontakcie z elektrycznością. Jak z jadem? Jak z byle iskrą. Benzyna to przy tym lemoniada. W mojej głowie to porównanie brzmiało lepiej. Znów się okazuje, że Nuform jest dużo groźniejszy niż twierdzi Roxon. Dobra, no nie pykło. Jak eliminacja z sufitu? To chodzi? Patrzcie pod nogi. Porta
się! Czysto. Mam coś dla ciebie! Prawie. To ostatnie ostrzeżenie! Ogarnąłem strażników. Teraz reaktor. Parę reaktorów do kolekcji. Nie, jest źle. Rolety są otwarte. Wiesz, co robić. Jasne. Fajny skok. Pewnie warto się tu rozejrzeć. W ramach wdzięczności za waszą pracę przygotowaliśmy. Uwierzyłbyś rok temu, że będziemy razem walczyć z nikczemną firmą energetyczną? Szczerze, nie. Jeszcze niedawno tworzyliśmy baterie na chemii, a dzisiaj sam jesteś baterią. Jazda bez trzymanki. Aż się boję myśleć, co dalej. Właśnie nie zabrano zawartości, a tu zabrano szlak. Przyjaciele. Kokonowa bomba, dobre. Wiem, że jest na koniec historia, czy jak przejrzymy cały kanał społecznościowy. Wiadomo, jeszcze nie jest on cały. Dobra. Wróćmy tu i płacimy do ostatniej skrzynki. Czemu nie mogę? Nie gadaj, że tego już się powtórzyć nie da.
No way. Miejmy nadzieję, że po ukończeniu fabuły da radę. Fuck. Na dole, tak samo jak wcześniej. Ty zasilasz, ja otwieram. Zasilanie to moja specjalność. Naładuję go. Generator działa, ale chyba nic tu nie dało. Widzisz jakieś przekaźniki? Już prawie. Nie przestawaj! Nie czaję. Reaktor jest przed tobą, na parterze. Zależy ten raport to blisko nas wykończy. Mamy przyjaciół w Radzie Miasta. Pewniejszych jest rok, to zmartwił się wyborami. To idź na posiedzenie zarządu i wspomnij o wyborach. Coś słyszałem. 5 animacji z przysiadu, że jest tu niegawicy, dobra. A są tutaj dziurki. Nie to. Tak, to jest za daleko. Czekajcie, coś słyszałem. Możliwe, że mamy intruza. Tam broń. Ila, jakiś hałas. Żyrandol na łeb. No nie pykło. Co, Spider-Man? Gdzie? Spider-Mana!
4. Coś słyszałem. Czekajcie, może to inny. Pięknie. Trochę się popieści. Coś widziałem. Sprawdzam to. Czekajcie, widzę ruch. Sprawdzam łączność. Sprawdź odpowiednie. Sprawdzić to. O. Coś słyszałem. Sprawdzę. Rozumiem. Już do niego idę. Po tobie. Piękna kampa. Serio. Chodź tu gościu, a nie zostajesz. Och, te roki są to jednak głupie. Odkłaniać mnie! RX-42, jak tam? No idioto, gdzie ty idziesz? Coś słyszałem, czekajcie. Bawić. Więc trafiłeś do centrum fikcyjnych badań, które miałyby potwierdzić bezpieczeństwo Nuformu. Więc ludzie myślą, że Nuform jest bezpieczny. Jak tacy goście jak Krieger śpią spokojnie? Pewnie ma jedno z tych urządzeń odtwarzających dźwięki oceanu. Topi w nich sumienie. Oberwał! Tak trzymaj!
No halo, gdzie moja zdolność? Przecież miałem naładowaną. No halo? No halo? Aha, super. A im rzucam sprzętem. No i znalazłem sobie safe miejsce, tak jak widzicie. Okej. Dobra, udało nam teraz się. Teraz muszę na dobre wyłączyć reaktor, żeby nikomu już nie zaszkodził. Pochłonąłeś sporo nuformu. Oby się nie okazało, że twoje dzieci będą mieć troje oczu. Jeśli zatrzymam produkcję nuformu, to warto. To samo. Lab został bez zasilania. Wyjście jest na górze. Blisko. Na tym kompie może być coś ważnego. Tak, są gorsi niż podejrzewałem. Jakoś damy radę zdemaskować Roxxon, nie idąc ścieżką undergroundu. Bez ciebie walka ze złą korporacją nie byłaby możliwa. Dzięki, stary. Na razie. No to wszystko mamy odblokowane, poza tym. Dobra, 100%, 100%, nie 100%, 100%, nie 100%, nie 100%, 100%, nie 100% i nie 100%. No, w kolejnym odcinku tu się udamy. Dziękuję za oglądanie, Eluwina.